znajdujemy się w miejscowości Kasienice, gdzie właśnie trwa budowa drogi do miejscowego cmentarza. Bliżej w ten temat wprowadzi nas miejscowy radny pan Dariusz Klepak. Jest to pierwszy etap wykonywania budżetu sołeckiego, który jest zaplanowany w tym roku. Jest to inicjatywa społeczna przez mieszkańców Kasienic. Budujemy tutaj drogę, aby było lepsze dojście na cmentarz. Poprawi to niewątpliwie jakość życia i będzie łatwiejsze dla mieszkańców. W następnych planach jest realizacja jeszcze dwóch dróg w miejscowości Kasienice. Będą one budowane w późniejszym terminie. Te drogi nie jest to całość inwestycji zaplanowanych w naszej miejscowości w tym roku. Większość miejscowości będzie wykonywana właśnie na tym terenie, tutaj w tej okolicy. Następnym etapem będzie budowa chodnika na cmentarzu, ułożenie kostki brukowej. Tutaj za chwilę będzie budowany też chodnik obok drogi powiatowej, gdzie się znajdujemy. Jest to bardzo niebezpieczny zakręt. Mieszkańcy prosili już od dawna o realizację tej inicjatywy. W następnym etapie będzie też budowany plac zabaw obok szkoły, który będzie... Budowa tego placu już została zaczęta, jest zrobiony projekt. Dzisiaj była koparka, która wyrównywała teren pod budowę placu. Myślę, że we wrześniu dzieci już się będą bawiły na nowym placu zabaw obok szkoły. Ja robię na budowie, aż do świtu. Znajdujemy się w trakcie realizacji kolejnej gminnej inwestycji. Jesteśmy w miejscowości Kasienice. Jest to zachodnia strona gminy Żurawica. Strona gminy zaniedbana w ostatnich latach i chcielibyśmy te opóźnienia cywilizacyjne stopniowo wyrównywać, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju zapóźnienia. Jednym z tematów bardzo ważnych dla mieszkańców są drogi. Będzie tutaj droga betonowa, powstała z inicjatywy radnego pana Darka Klepaka przy moim i radnych z Rady Gminy wsparciu. Będzie, myślę, służyła dobru mieszkańców, zwłaszcza, że znajduje się przy kosienickiej nekropolii. Całość nawierzchni to jest w sumie 90 metrów, szerokość, początek jest 3, końcówka przy drodze powiatowej 2,60, także około 40 kubików betonu konstrukcyjnego będzie dzisiaj wylane. Zaraz wjeżdża druga gruszka, trzecia i wtedy obliczymy, ile będzie potrzeba jeszcze. W Kasienicach staramy się o rozwój bazy sportowej dla klubu Tęcza oraz szereg innych większych lub mniejszych projektów, które będą służyły dobru mieszkańców.